Robert chciał koniecznie przedstawić Państwu swoje umiejętności. Dzień dobry, mówimy z rana w dobrych humorach. Co by nie mówić? Tak, Ela i Robert, program Wstaje Dzień. Drodzy Państwo, nieważne są umiejętności, nieważne jak to wygląda, ważne, że jest awans. Liczy się to, co na koniec. Wynik naszej reprezentacji wczoraj w przegranym meczu z Argentyną nie odzwierciedlał tego, że zagramy w kolejnej fazie, w 1/8 finału Mistrzostw Świata po 36 latach. Dokładnie i zagramy już w niedzielę o godzinie 16:00, zagramy z Francją. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. A Francja, ale... kto to? No, wiemy kto to. Ale powiedz. Mistrzowie. Ale czego? Świata. Więc wyzwanie jest bardzo duże. Ale jak mówił Czesław Michniewicz wczoraj, cieszmy się z tego sukcesu, że po 36 latach wychodzimy z grupy i ja tak optymistycznie dzisiaj, Robert, na bardzo to patrzę. Ja też dlatego chwyciłem za piłkę i próbowałem odbić ją. Ale to były tylko próby. Drodzy Państwo, będziemy też rozmawiali dzisiaj nie tylko o tym meczu i o mundialu i o naszych szansach, ale także o autyzmie, bo dzisiaj Europejski Dzień Autyzmu. Przyjrzymy się tej chorobie, temu schorzeniu, jakie objawy są, kto jest narażony bardziej, kto mniej. No właśnie i też, bo można powiedzieć szerzej, nie tylko Dzień Autyzmu, ale także Tydzień Autyzmu i będziemy o tym rozmawiać z naszym gościem. Ważne informacje dla też każdego z nas, jak do takich osób podejść, jak się z nimi komunikować, być może też jak im pomóc. O tym wszystkim u nas. Drodzy Państwo, będzie też porcja informacji z zagranicy, przegląd prasy. Nie wiem, prognoza czy tendencyjny. Pogody. Nie wiem, czy tendencyjny, chociaż podejrzewam, że większość artykułów o naszej reprezentacji na pewno autorski, dokładnie tak. A teraz informacje. Emilia Ziemniecka dzisiaj na posterunku przygotowuje dla Państwa serwisy informacyjne. Emilia w dobrym humorze, bo przecież tych sportowych emocji także wczoraj wieczorem nie brakowało. Nie brakowało. Emilia do północy. Potwierdzam. Obudziła się wcześniej, była już na antenie. Do północy byłam z Państwem, dziś od rana jestem z Państwem. Bardzo mnie to cieszy i zapraszam na serwis. A zaczniemy od dobrych informacji. Zaczynamy. Oczywiście mówić o dobrych, pozytywnych rzeczach, między innymi o tym, jak wywołać uśmiech na twarzy małych pacjentów. Takie jest zadanie małpek szytych przez panie z klubu seniora w Kielcach. Dokładnie tak. Te panie szyją je z materiałów przeznaczonych do recyklingu, czyli przyjemne, spożyteczne. Akcję od 3 lat organizuje Fundacja Doktora Klauna. No a te maskotki trafią do dzieci kiedy? W Mikołajki. W Mikołajki. To będzie na pewno piękny prezent. Ze teraz, jeżeli pozwolicie, tak? Przypomnimy sobie to, co się zadziało wczoraj. Z przyjemnością. W Katarze na Mistrzostwach Świata nasza reprezentacja w ostatnim meczu przegrała z Argentyną, ale po 36 latach awansowała do fazy pucharowej. To się wszystko tak poukładało. Różnica bramek między rywalami w grupie i Meksyk i Arabia Saudyjska w tym samym czasie grały swoje spotkanie, więc my tylko trzymaliśmy kciuki, że pomimo tej porażki, żeby się tam nic nie wydarzyło, no i się nie wydarzyło. Jest też król tego spotkania, Wojciech Szczęsny, który w fenomenalnym stylu obronił rzut karny, wykonany przez Leo Messiego. Kolejny wielki teraz... piłkarz, kolejny wielki piłkarz, który w ogóle na Mistrzostwach Świata nie strzela. Lewandowski też się nie strzelił. To jest coś takiego, że jednak presja jest ogromna. Ale ja chcę powiedzieć o statystykach. Dlatego, że do niedzieli, do kolejnego meczu, który zagramy z Mistrzami Świata Francją, jest jeszcze trochę czasu. I ja myślę, że Czesław Michniewicz doskonale wie, co ma zrobić. Bo jak popatrzy na statystyki, myśmy nie oddali żadnego strzału. 13 strzałów na bramkę oddali nasi rywale. Posiadanie piłki 70% ponad na korzyść Argentyny. Ale wiesz, co mówi Czesław Michniewicz? To w wielkim skrócie wyglądało wczorajsze spotkanie biało-czerwonych z Argentyną. My teraz trochę plan minimum wykonany, bo to było założenie i mecz z Francją z Mistrzami Świata, to dopiero będzie wydarzenie. Widzisz, szukasz plusów. No szukam, żeby Państwa zachęcić do tego, żebyście obejrzeli ten mecz. Przypominam, cały mundial w Telewizji Polskiej można śledzić. Tak jest. A mecz w niedzielę o godzinie 16:00. To teraz trochę kultury mamy dla Państwa. W stulecie urodzin Józefa Źródka Szczepańskiego, poety i powstańca warszawskiego, w studiu koncertowym Polskiego Radia odbył się jubileuszowy koncert. Wybrzmiało 14 wyjątkowych utworów jego autorstwa, no ale o szczegółach już teraz Justyna Bryszewska i jej gość.